Panie profesorze, nie wiem, czy panowie się znają. Znają. Z Kepdoma. Nie wiem, czy profesor miał wystawę w Kepdomie. Fragmentaryczne takie prace. Trzeba się spieszyć. O, Krzysiek, witaj. Idę i dziwię się, że świat jest taki piękny, że pada deszcz ciepłym wieczoru roześmiany. Roztańczone krople komponują na moich ramionach uwertury wzruszeń, logiką zdarzeń przemokniętych. Wiosenną ciszę ogrodu
przenika zapach kwitnącej jabłoni i głęboki sen świergotu w konarach drzew ukryty. Otulona szeptem myśli, nasycona umajonym deszczem i poszumem marzeń, trwam w wiosennym zapatrzeniu. Jasność widzenia. Po tej stronie cisza unosi się stromo, wędrując prosto do nieba. Nie zagląda już do garderoby, nie stroi się w pióropusze, milczeniem oplata dawne urazy i żale. Spogląda ze zdziwieniem na tamte oczekiwania, rozumiejąc już teraz, że istotą człowieka jest poznawanie samego siebie w najgłębszych zakamarkach, wzruszeń, we wszystkich odcieniach i barwach, bo z nich właśnie wyrasta jasność widzenia i cisza. Chciałem Państwu powiedzieć, że autor tych wierszy nie jest w panteonie poetów polskich jeszcze. Autor tych wierszy jest osobą wyjątkową i mam nadzieję, że w panteonie poetów będzie. Dla ułatwienia podam Wam, że autor tych wierszy, a właściwie dla ułatwienia autorka, jest w panteonie artystów, malarzy współczesnych polskich. W większości Państwu jest bardzo dobrze znana. Jest to osoba, dama renesansu, ponieważ interesują ją ludzie, interesuje ją świat, interesuje ją przyroda. A teraz za niewielką nagrodą, jeżeli ktoś z Państwa powie, kto jest autorką tych dwóch wierszy, od których pozwoliłem sobie zacząć dzisiejszy wieczór, dostanie od autorki wszyscy razem Krysia Olhawa! Krysia Olhawa! Dziękuję Państwu. Witam, brawo. Witam Państwa w wielkim dniu dla Krystyny Olhawy. Nie waham się użyć słowa wielkim, bo dokładnie dzisiaj mija 50 lat od dnia, kiedy przybyła do Miechowa i została tutaj zatrudniona. Dokładnie 50 lat temu, 1 lipca. Witam ją w miejscu szczególnie dla niej ważnym, bo tworzyła jej od początku. Nadawała mu kształt i kierunek działania. To wyjątkowe miejsce, któremu oddała 35 lat życia, to galeria, a teraz już Biuro Wystaw Artystycznych u Jaksy, ponieważ galeria się rozrastała, zmieniała trochę struktury. To miejsce, w którym się właśnie znajdujemy, a w zasadzie obok, ale to nie jest jedno miejsce, to są w tym momencie już trzy miejsca. To jest galeria u Jaksy, to jest Dom Pracy Twórczej oraz Dworek Zacisze. Świętujemy dziś również jubileusz 50-lecia pracy twórczej artystki, a zarazem mojej mamy. Mam ogromną przyjemność, że mogę dziś organizować tą uroczystość jako dyrektor BWA i jako syn. Witam jubilatkę. Serdecznie witam przybyłych gości. Marszałka Województwa Małopolskiego, pana Łukasza Smułkę. Witam starostę powiatu miechowskiego, pana Jacka Kobyłkę. Witam wicestarostę powiatu miechowskiego, pana Pawła Osikowskiego. Hmm.
miło mi również przywitać przewodniczącego Rady Powiatowej pana Krzysztofa Świerczka. Serdecznie witam pana Dariusza Marczewskiego, burmistrza gminy i miasta Miechów. Witam przybyłych samorządowców, przedstawicieli instytucji regionu i wszystkich przyjaciół sztuki. Szczególnie serdecznie witam pana profesora Wincentego Kućmy, honorowego obywatela miasta Miechowa. Serdecznie witam rodzinę i przyjaciół artystki, za sprawą której dzisiaj się tutaj spotykamy. I jeszcze parę słów. Krystyna Olchawa jako dyrektor organizowała od 1986 do 2019 roku wystawy i wydarzenia artystyczne. Zainicjowała międzynarodowe plenery malarskie Barwy Małopolski, organizowane od ponad 20 lat. To już 50 lat Krystyna Olchawa dostarcza nam wrażeń, uniesień i refleksji swoją sztuką. Aktualnie poszerzoną o działalność poetycką, z której fragment mieliśmy przed chwilą okazję usłyszeć w interpretacji Krzysztofa Góreckiego. Twórczość Krystyny Olchawy cechuje wyjątkowa bliskość z naturą, zabarwiona nutą surrealizmu. Tytuł wystawy, którą dziś otwieramy, to Dźwięki natury. I mam nadzieję, że te dźwięki będą Państwu towarzyszyć, kiedy będą Państwo oglądać wystawę. A teraz, Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczyste wręczenie odznaki honorowej województwa małopolskiego Krzyż Małopolski, którego dokona pan Łukasz Smołka, wicemarszałek województwa małopolskiego. Zapraszam artystkę. Zapraszam pana marszałka. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego złotą odznaką honorową województwa małopolskiego Krzyż Małopolski została odznaczona pani Krystyna Olchawa. Droga jubilatko, szanowny panie profesorze, szanowne panie, dostojni panowie, koledzy samorządowcy. Ja bardzo krótko, bo pan dyrektor Paweł taką namiastkę o pani Krystynie wspomniał. Natomiast ja pozwoliłem sobie przed dzisiejszym wydarzeniem spoglądać na dzieło, które tutaj jest wystawione. I kilka kartek już mówi samo za siebie. Jaki wkład w rozwój kultury ziemi miechowskiej, województwa małopolskiego, ale też chociażby wspomniane plenery malarskie są znane na terenie całej Polski. Artyści o tym mówią, którzy współpracują z Urzędem Marszałkowskim. Szanowna pani Krystyno, bardzo dziękuję w imię swoim, marszałka województwa małopolskiego, pani marszałek Iwony Gibas, która odpowiada za kulturę, za wkład, który przez te wiele lat pani włożyła. Myślę, że wszyscy jesteśmy już niecierpliwieni, chcielibyśmy zobaczyć wystawę, ale to jeszcze moment. Bardzo też wszystkim państwu dziękuję za to, że państwo w tak podniosłej chwili jesteście tutaj z naszą artystką, ale bardzo ważne jest to, że myślę, że wszyscy państwo zauważyliście, że są z nami dzieci. To również pokazuje, że właśnie sztuka, kultura będzie dalej przenoszona właśnie do tego młodszego pokolenia. Ważne jest to, żeby również przyzwyczajać dzieci do tej sztuki, do wrażliwości na piękno artystów. Jeszcze raz bardzo pani dziękuję i życzę kolejnych tak zacnych wystaw, jak dzisiaj są przygotowane. Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze chciałem przywitać pana wiceburmistrza Andrzeja Banaśkiewicza, bo nie zauważyłem, przepraszam, chociaż to chyba najwyższa osoba tutaj wśród nas. Teraz zapraszam pana starostę do zabrania głosu. Szanowna jubilatko, szanowni państwo, panie marszałku, panie profesorze, koledzy samorządowcy, wszyscy państwo, którzy dzisiaj zgromadziliśmy się na tak wspaniałej, radosnej uroczystości. Powiem takie wewnętrzne odczucie moje, to tak, panią Krytynę dzisiaj mówimy artystka, bo tak się dzisiaj spotkaliśmy na wystawie. Mówimy poetka, bo pisze wiersze, a ja chcę powiedzieć, że to wspaniały jeszcze nauczyciel, recenzent wielu, wielu prac malarskich. Tak się składa, że panią Krytynę poznałem w trakcie, wtedy kiedy w szkole nadawaliśmy imię szkole Stefana Rzechowskiego. I wtedy wszyscy skazali, a szczególnie pani Rzechowska, mówi, ta pani dokładnie i ładnie opisze, opowie o Stefanie Rzechowskim. I tak się stało, wybrać moją Krytynę i potem pamiętam te spotkania z młodzieżą, te spotkania z rodzicami i różne inne spotkania przez kilkanaście lat. Także bardzo serdecznie pani Krytyno dziękuję za to, że pani to i tworzy, i maluje, i tak radośnie, tak jak pan marszałek tutaj powiedział, radośnie w tych swoich obrazach przedstawia rzeczywistość i dziękuję za to, że właśnie w tych trudnych sprawach również jest tak wspaniale pani poradziła sobie z młodzieżą i tak to pięknie przekazała. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni państwo, jeszcze nie wyczerpaliśmy chyba limitu czasowego. Dwa słowa jeszcze. Szanowna pani Krystyno, jubilatko, bohaterko dzisiejszego popołudnia. Szanowni państwo, no cóż, ja z panią Krystyną znam się trochę już, ponieważ mieliśmy przyjemność współpracować na różnych polach, a między innymi właśnie na polu prowadzenia galerii. No i oczywiście w czasie naszej współpracy były trudne chwile, które wymagały wsparcia, które wymagały różnych decyzji, które również trzeba było podjąć. Myślę, że decyzje podjęliśmy słuszne i dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że warto było te wyzwania podjąć. Szanowni państwo, ja również w tym momencie, może dziwnie, ale podziękuję panu marszałkowi na ręce zarządu, bo to, że pani Krystyna została odznaczona dzisiaj Krzyżem Małopolski, to symbol czy znak, że województwo wsłuchuje się we wnioski społeczeństwa lokalnego, ponieważ składaliśmy my wniosek na to, żeby odznaczyć panią Krystynę. W związku z tym to jest, myślę, że również owoc współpracy samorządu powiatowego z samorządem województwa. Także dziękuję bardzo z tego tytułu, że mogliśmy dzisiaj oklaskiwać i rzeczywiście uhonorować panią Krystynę na to w taki sposób, jak zasługuje z okazji jubileuszu. Wszystkiego dobrego pani Krystyno, abyśmy byli jeszcze uczestnikami wielu takich okazji.